Dzień dobry Państwu. Dzisiaj 20 odcinek serii Jezus Chrystus przyjdzie znowu. I dzisiejszy temat to temat, który odpowiada na pytanie, kiedy będzie miał miejsce 70. tydzień Daniela. I tutaj bardzo prosta odpowiedź jest: 70. tydzień Daniela zacznie się po pochwyceniu, to znaczy po zabraniu wszystkich prawdziwych wierzących do nieba, zgodnie z obietnicą Ewangelii Jana, 14 rozdział, od 1 do 3 wersetu. Czyli przyjdę i wezmę was do siebie, tak powiedział Pan Jezus. I też mamy to wielokrotnie opisane w innych miejscach, a więc po pochwyceniu. I wtedy rozpocznie się ten czas ucisku trwający jeden tydzień lat, czyli jeżeli byśmy popatrzyli w tekst Daniela, to zobaczymy, że to jest przerwane w połowie, podzielone na pół, co widać też w Księdze Objawienia Pana Jezusa Chrystusa, że jest to podzielone na dwa okresy po 3,5 roku. Czyli 3,5 roku plus 3,5 roku razem 7 lat daje nam ostatni 70. tydzień Daniela. I jest to bardzo trudny czas. Jeżeli zostałbyś do tego czasu, to będzie ci bardzo trudno. Jeżeli teraz nie przyjmiesz Ewangelii łaski, to wtedy Słowo Boże mówi, że zostanie na ciebie zesłany ostry obłęd, także będziesz wierzył kłamstwom Antychrysta. Dlatego jeśli słyszysz dzisiaj wezwanie Ewangelii, to nawróć się, czym prędzej pokutuj, przyjdź do Boga. Ty nie jesteś święty, Bóg jest święty, ty zgrzeszyłeś. Przyjdź do Boga z wyznaniem twoich grzechów. To wyznanie grzechów musi być złożone Bogu, nie ludziom. I jest to bardzo istotne, żebyś wołał do Pana Jezusa o to, żeby On cię uratował. O to, po to, żeby cię ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Wtedy, jeśli się nawrócisz do Boga, nawrócisz się do Pana Jezusa, bo Pan Jezus jest jedynym prawdziwym Bogiem objawionym w ciele, który przyszedł tutaj i w ciele człowieka złożył doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. On umarł i był grzechem uczyniony przez Boga. I ta doskonała ofiara jest absolutnie wystarczająca do tego, żebyś mógł pojednać się z Bogiem. Jest to całkowicie wystarczające, żebyś mógł przyjść do Boga na podstawie tej ofiary i zawrzeć z Bogiem po prostu przyjaźń, bo Bóg już wszystko uczynił, żeby pojednać ciebie z sobą. Jest to bardzo ważny fakt, że tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. I lepiej, żebyś nie trafił do tego 70. tygodnia Daniela, bo to będzie czas bardzo ciężki. A co jeśli trafisz na ten film już w trakcie 70. tygodnia Daniela, kiedy wszyscy prawdziwi wierzący zostaną zabrani z ziemi? Wołaj do Boga i przyznawaj się do Jezusa. Lepiej umrzeć i stracić swoje życie, będąc zamordowanym za wiarę, niż trafić do jeziora ognia i siarki na wieki wieków. Więc wołaj do Boga, aby cię zbawił, aby cię uratował. Być może jesteś w bardzo trudnych okolicznościach, otoczony przez kłamstwo. Nie słyszałeś Ewangelii przed pochwyceniem i teraz widzisz to, więc uwierz w Boga, uwierz Pana Jezusa Chrystusa, On umarł za twoje grzechy. To jest doskonała ofiara złożona przez doskonałego Bożego Baranka. I ta jedna ofiara wystarczy, aby Bóg cię przyjął. Bez przelania krwi nie ma odpuszczenia. Pan Jezus przelał krew na krzyżu Golgoty i cała Jego sprawiedliwość jest przypisana każdemu, kto do Niego przychodzi z wyznaniem grzechów. A cała twoja grzeszność wtedy, jak przyjdziesz z wyznaniem grzechów, zostanie przypisana Jezusowi na krzyżu Golgoty. Wtedy On zgładził wszystkie grzechy wszystkich ludzi.
bez różnicy i bez wyjątku. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Następny, 21 odcinek, będzie dotyczył tematu, skąd wiemy, że nastąpi czas ucisku. Serdecznie zapraszam. Z Bogiem.